ty tutaj robisz? Trzeba uważać na to, co się... Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Ode mnie nikt się tego nie dowie. Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz mnie, prawda? Nikt nie słucha. To przecież oczywiste. Oczywiście, że pamiętam Lee. W zupełności się z tobą zgadzam. Więc wydostałem się z nim z kolonii. Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Powiedziałem dokładnie to samo. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Właściwych ludzi. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Czy coś się w końcu zmieni? Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Nie chcę już o tym słuchać. Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Właściwie może być go tylko żal. Nie wiadomo już, komu można ufać. Wiesz coś o gildii złodziei w mieście? To przecież oczywiste. Te twoje pytania... Mnie to i tak... Oczywiście, że jest tu taka gildia, jak w każdym większym mieście. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Każdy paser czy kieszonkowiec ma z nią pewnie jakieś powiązania. Niektóre problemy same się rozwiązują. Nic o tym nie wiem. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Nie wiadomo już, komu można ufać. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Sam by na to nie wpadł. To wszystko tylko pogłoski. Czy coś się w końcu zmieni? Wszystko jest możliwe. Hej, ty! Ahoj, szczurze lądowy! Utknąłeś tu na dobre, co? Trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy. Ot i wszystko. Niektóre problemy same się rozwiązują. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez nie jeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nic się nie zmieni. Nie byłem na górze od wieków. Naprawdę nie mój problem. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. W zupełności się z tobą zgadzam.
Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. Aj, niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Po prostu trzeba odczekać. Przecież wiadomo, tak? Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej śladem. Opowiedz mi o przystani. O, przystań w Korinis to już nie to samo, co kiedyś. Zostały tu same szumowiny. Statki przestały przypływać, nie ma handlu. Ta przystań to już stara historia. Co masz na myśli, mówiąc szumowiny? Popatrz tylko na nich. Leniwe obwiesie. Większość z nich nie wie, co to uczciwa praca. Całymi dniami nic, tylko żłopią piwsko i puszczają ostatnie pieniądze w burdelu. Dobrze ci radzę. Trzymaj się od nich z dala. Dlaczego statki przestały tu przypływać? Mówią, że jak skończy się wojna, wszystko będzie po staremu. Ale to bzdury. Uwierz mi, marynarz zawsze wie, kiedy miasto schodzi na psy. Czuję to we krwi. A powiadam, ta przystań jest już stracona. Nigdy nie wróci do dawnej świetności. Więc dlaczego stąd nie odpłyniesz? A kto by przyjął na pokład takiego starego wilka jak ja? Ludzie myślą, że stary Jack nie nadaje się już do żeglowania. A mają rację? Do diaska, toż to brednie. Jak tylko poczuję pod nogami deski pokładu, dam jeszcze popalić niejednemu młokosowi. Ej, ty! Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, po co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują?
Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Co się dzieje w porcie? Orkowie depczą nam po piętach, a ty pytasz, co się dzieje w porcie? Chciałem tylko... Największy problem w tym, że w porcie jest zbyt mało statków, żeby wszyscy mogli się ewakuować. Szczerze mówiąc, to jest tu tylko jeden statek i w dodatku należy do paladynów. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? O, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów, a w ostatniej dostawie pełno było korników. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. Boję się, że może to spowodować dalsze opóźnienia. Hej, ty! Co słychać? Od upadku bariery handel z najważniejszym z wieśniaków nagle się urwał. Kto wie, co on knuje? Coś mi tu śmierdzi.